I zaczęliśmy, proszę Państwa, drugą połowę, już do przodu, mocno do przodu. Patryk, oj. No właśnie, przyspiesza nam piłka teraz, bo przypomnijmy, że teraz my gramy pod wiatr. I to może nam zwiastować, o popatrzmy, te, jakie podania, trzeba wracać. No, już widzimy pierwsze objawy tego, że gramy pod wiatr. Patrzmy na Krystian Jarosz, długa piłka, ładnie. Do Przemka, który pewnie dobrze, aj, troszeczkę brak zrozumienia, ale walczy Krystian Jarosz do końca, dobrze to zrobił. Autu bramkowego, piątki, dobrze, teraz niech podejdzie Artek Jaworski, powalczy, dobrze. Troszeczkę przeszła piłka, ale dobrze teraz Patryk pomaga. No i popatrzmy, znowu jest dziura w środku pola. Ale na szczęście my mamy teraz piłkę. Wojtek Mituś, ładne zagranie do Artka. Artek, zagranie do Krystiana Jarosza. Jarosz z lewej strony. Nie udało się przejść naszemu zawodnikowi do środka pola. Chociaż może teraz wymusimy dobre podanie. Szansa, szczel to teraz Maciek. Gol! No! No i... A mówiłem właśnie, zamykaj akcję, wchodź do końca. Nie bój się. Nie bój się strzelać. I to właśnie się opłaciło i mam nadzieję, że to teraz uskrzydli tego młodego zawodnika. Już wyrzucona piłka, ręka, panie sędzio. Grajcie, grajcie! Ładnie teraz, dobrze. Rafał, zagranie w pole karne. Okay. Wrócę do mojej myśli, bo chyba warto byłoby to powiedzieć. Był jakiś jeden z pierwszych treningów i właśnie Maciek bardzo niepewnie bał się uderzać, wolał podawać. Mówię, nie bój się uderzać, chociaż może o tym za chwilę, chyba ta myśl będzie dzisiaj przerywana parę razy. Rzut rożny. Dośrodkowanie w pole karne, uderzona piłka, znakomicie broni Franek. I daleko. Dobrze teraz, Krystian. Krystian, ładnie to zrobił, dobre teraz zagranie. Oj, to było dobre. Błąd teraz obrońców, Przemek. Przemek, aj, szkoda, że się z tą piłką nie zabrał, bo mieliśmy przewagę. Mikołaj, za łatwo niestety. Poradził sobie z nim rywal, jest już Rafał przy nim. Oj, trzeba uważać, bo może uderzyć. Za długo troszkę, ale uderzenie. Oj, trochę zabawy. No, Rafał trochę zabawy wprowadził i to niestety mogło się źle skończyć. Czyli może być z tym różnie. Rafał, daleka piłka. Max. Ładne zagranie teraz do Krystiana. Krystian już pędzi lewą stroną. Artek, zagranie za plecy. Bo teraz Krystian Jarosz świetnie się przedarł lewą stroną. Rusza Krystian Jarosz. Krystian Jarosz. I znowu nie ma dośrodkowania z pierwszej piłki. Trochę szkoda, że w tempo nie próbujemy dośrodkować. Dobrze to zrobił Artek Jaworski. Szansa Przemka. Krystian. No nie wiem, proszę Państwa. Może teraz nam się uda dokończyć myśl o młodym Maćku, który debiutuje w meczu ligowym. Który jest młodszy, który dzisiaj strzelił bramkę, miał udział przy drugiej bramce dla nas, bo to on właśnie podszedł do zawodnika, przez co obrońca Prowniczanki, może o tym za chwilę, bo teraz jest już Przemek. Przemek uderza, broni bramkarz, ależ teraz zakotłowało się pod bramką Prowniczanki i rzut rożny. Dośrodkowanie w pole karne przez Rafała, bita piłka, dobrze, piłka spadła do Mitusia, nie ma strzału, szkoda, chociaż mamy szansę teraz nawróć. Bramkarz też niepewnie, nie wyszedł do tej piłki. Jeszcze jest Artek Jaworski. Zablokowana piłka, nie ma ręki. Może nasi tam sygnalizowali tą piłkę. Plecy uważaj! Plecy uważaj! Szkoda, żeśmy nie wykorzystali tego gapiostwa zawodnika, ale dobrze Artek Jaworski. Max Pezda. Max Pezda. Próba zagrania do Krystiana Jarosza. Błąd. Teraz świetnie, Przemek nie ma spalonego, Krystian Jarosz wchodzi w pole karne, Krystian Jarosz, strzel to! Gol! 6-2! Znakomita teraz sytuacja, odzyskana piłka, fajne zagranie Przemka. No nie ma komu grać, ale popatrzmy na środek, popatrzcie co teraz się na środku dzieje, nie ma nikogo w środku pomocy. No i teraz dobrze ma. Ciek, dobrze, Przemek wsadził nogę. Przemek został. Próbował zagrać. Oj, Maciek, chwila, był bliski przejęcia piłki.
Rafał. No i teraz szybko rozpoczęta akcja. Zagranie na lewo. Artek Jaworski. Artek Jaworski. Artek Jaworski pędzi lewą stroną. Artek Jaworski w polu karnym. Jarosz. Ładnie Maciek. Naszego bramka. Żam. Franka. Bramka, Franka. Oj, teraz za krótkie to wybicie przez naszego bramkarza. Patryk, niepewne to było wybicie. Przez co my mamy szansę. Oj. Niebezpiecznie się to robi teraz pod naszą polem karnym. Dośrodkowanie w pole karne. Nie dotykał tego nasz bramkarz. Nikt też nie zamykał z drużyny rywali. To jest to szczęście, bo gdyby ktoś wsadził tam nogę, to byłby gol. No i teraz trzeba wracać. Już Rafał. Maciek, oj, za bardzo w środek. Trzeba uważać. Max, uważaj, Czech! Max Pezda, dobrze. Muszą tam nasi walczyć. Dobrze, teraz Przemek powalczył o piłkę. Przemek i rozpędza się kolejna sytuacja. Przemek. Oj, za łatwo. Szybciej, Przemek, podawaj! Próbował sprint zagrać. Nie mamy lewego obrońcy? Pomocnika znaczy się. Kto jest po lewej stronie? Poproszę mi, jak źle... No teraz troszeczkę źle ustawiony był nasz pomocnik Artek, bo spóźnił się. Oj, złe teraz zagranie mi tu się na szczęście przechodzi. Uważaj na linię, uważaj na linię! Oj, dobrze. Maciek walczy do końca o piłkę. Maciek. Maciek, ładne teraz zagranie do Przemka. Przemek, aj. Chciał dać piłce. Przemek powalczył do końca. Przemek, oj. Powalczyć powinien Artek Jaworski. Błąd obrońcy. Brawo dla Przemka, który powalczył o piłkę. Jest Max, który go wspomógł. Krystian Jarosz, zagranie z pierwszej piłki. Ależ znakomita teraz interwencja. 6-2. Strzelone dwa gole teraz. Mieliśmy parę jeszcze swoich sytuacji, bo może się uda strzelić jeszcze jedną, dwie bramki. 6-3 było z Bibiczanką. Za łatwo Maciek. Oj, to był błąd. To mogło się bardzo źle skończyć. Już jest Wojtek Mituś. Trzeba wracać. Uwaga, niebezpiecznie. Teraz nie dopuścić do strzału. Błąd lewego naszego obrońcy i bramka 6-3. Niestety. Wojtek Mituś. Mówiliśmy o tym, że może strzelimy kolejne bramki. Tymczasem to my tracimy. To takim błędem amatorskim. No nie można tak grać. Krystian Jarosz. Krystian Jarosz! Blisko. Nie wjeżdżasz, to wjeżdża. Musisz wyprzedzić go! Maciek, musisz! Pewnie Maciek! Jezus, nie róbcie tak! Mądrze Wojtek, mądrze! Uważaj plecy! Dobrze, teraz nasi. Piękne zagranie na lewo. Artek Jaworski mógł troszeczkę lepszą dostać piłkę, chociaż dobrze powalczył Artek Jaworski! Artek Jaworski pędzi! Złapany tam w kleszcze, ale walczy do końca. Zadziorny jest nasz młody lewy pomocnik Jadwigi Kraków. Wojtek Mituś. Wojtek Mituś, bez straty, żeby tylko. Poradził sobie z dwójką. Dobre zagranie, prostopadłe. Przemek teraz troszeczkę słabiej, ale na szczęście się utrzymał. Max Pezna, może teraz on uderzy. No i teraz Maciek Boroń. Oj, to jest niebezpieczne. Walnij! Za tobą, za tobą! Nie możecie uciec! Jezus! Nie róbcie takiego. Ja. Pierdziele. Mamy sporo szczęścia teraz. Rzut rożny. Dośrodkowanie w pole karne. No. Niebezpiecznie. Dobra interwencja Franka. Graj! Dośrodkowanie. Niecelne, ale... Tam nie ma pewnego wybicia przez Mikołaja, to jest błąd. No powiem szczerze, że to chyba był błąd, bo ta decyzja mogła wyjść albo od razu, a nie w momencie, kiedy... Oj, teraz jest szansa. Przemek
Pewnie. No i popatrzmy, co się stało. Wybił piłkę, był tak mocny wiatr, że piłka sama zahamowała. Trzeba o tym pomyśleć. Dawaj, Przemek! Świetne teraz zagranie. No, troszeczkę mieliśmy problem z utrzymaniem się przy piłce. Krystian Jarosz. Walczy tutaj Maciek. Teraz niewidoczny ostatnio, nam Maciek zniknął troszkę, ale dlatego, że to głównie przeciwnicy mieli piłkę, chociaż może odnąć za chwilę. Max Pezda! Świetne zagranie do Artka. Artek Jaworski, bomba koło bramki. Skrobnął go tak, że co stąd było widać. Graj do końca, dawaj do końca! Patryk do końca, dawaj! Dawaj do końca! Oj, patrz co tam się dzieje, nie ma nikogo. Brawo Mikołaj! Do końca! Pierdolo. Walczy Przemek. Przemek. Ale w ślizgu. Dobrze, bo wyeliminował sobie w tym momencie rywala Przemek. Przemek wpada w pole karne. Max, dawaj to! Pezda! Potężna bomba. Co on gra? Słyszysz ten głos? Bez zabawy, panowie, przód! Szut! I teraz Fran... Oj. Co ty robicie? Wypierdziel to do przodu. No i teraz Krystian Jarosz. Max Pezda. Dawaj Patryk, dawaj do niego, dawaj! Nisko na nogach! I patrzcie, znowu nie ma środka pola. Artek Jaworski musiał wbiegać. Rafał. Uważaj plecy! Potężna bomba, no i świetna interwencja Franka Kowala. Dośrodkowanie, patrzcie co się z tą piłką działo. I rzut wolny. Płasko po ziemi, doszła do tego rosłego napastnika, próbują nasi odzyskać piłkę, udało się to. Podaj Przemek, brawo Przemek i masz po lewej, popatrz Krystiana masz, podanie, pięknie. Jest Krystian właśnie Jarosz, Krystian Jarosz, za długo. No właśnie, nie wykorzystaliśmy tego, że mieliśmy piłkę, mieliśmy to szybciej zakończyć. Macibor, ładne zagranie na prawo, uważaj plecy. Dobrze. Łap! Super. Rafał! Pokaż się! O Jezus. Oj, błąd teraz naszych. Konkretnie Maćka Fili. Wydaje mi się, że spalony był. Oj, niebezpiecznie teraz, za łatwo. Ta piłka niebezpiecznie, no mamy bardzo dużo szczęścia. Już dośrodkowanie. Oj! I bramka samobójcza, tym razem Wojtka Mitusia. Jaro. Rafał do przodu. Już do Przemka. Przemek. No! Przemek teraz w polu karnym. Przemek, utrzymaliśmy piłkę. Przemek, czy strzelimy to szybko? Nie. Koniec, proszę Państwa. Wygrywamy 6-4, chociaż troszeczkę za dużo błędów. Myślę, że powinniśmy troszeczkę bardziej skoncentrować się przy rzutach rożnych. No i dwie bramki samobójcze.